Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy studiowali lekcję biblijną numer 8 zatytułowaną Kościół w służbie dla ludzkości. Tekst pamięciowy jest zapisany w pierwszym liście do Tymoteusza, 3 rozdział od wiersza 14 do 15. Piszę do Ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do Ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlekło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Myśl przewodnia. Powinniśmy pamiętać, że Kościół, choćby był osłabiony i wadliwy, jest jedynym obiektem na ziemi, który Chrystus obdarzył swoją najwyższą uwagą. Dla wielu Kościół nie jest już tym, czym był w przeszłości, czymkolwiek był. Niektórzy mówią nawet o chrześcijaństwie bez Kościoła, choć to pojęcie jest wewnętrznie sprzeczne. Inni wyrażają sprzeciw wobec organizacji religii. Czyżby niezorganizowana religia miała być czymś lepszym? Biblia uczy wyraźnie o znaczeniu Kościoła. Kościół nie jest opcją, jest ważnym elementem w planie zbawienia. Tak więc nic dziwnego, że w miarę rozwoju wielkiego boju szatan będzie działał usilnie przeciwko Kościołowi, zwłaszcza, że Kościół jest jedynym z ważnych środków, dzięki którym grzesznicy poznają Bożą ofertę zbawienia. Według Pawła Kościół jest domem Bożym, filarem i podwaliną prawdy. Nie jest to ludzki wynalazek. Kościół został stworzony przez Pana w celu prowadzenia grzeszników do zbawczej więzi z Nim. Część na niedzielę, charakter Kościoła, część pierwsza. Gdy mówimy o charakterze czegoś, zazwyczaj bierzemy pod uwagę m.in. pochodzenie, funkcję i cel. Poza porównaniami mającymi wskazywać, czym jest Kościół, Biblia określa go szczególnym greckim słowem eklezja, które oznacza wywołani lub powołani. W greckiej literaturze słowo to odnosiło się do grupy obywateli, którzy zostali wywołani ze swoich domów na miejsce publiczne w celu uczestniczenia w spotkaniu czy zgromadzeniu. Nowy Testament stosuje to właśnie słowo w tym znaczeniu. W pierwszym greckim przekładzie Starego Testamentu, Septuagincie, zgromadzenie Izraelitów, zwłaszcza gdy gromadzili się przed Panem w celach religijnych, jest oddawane właśnie słowem eklezja. Izraelici zostali wywołani, by być szczególnym ludem Bożym. Pierwsi chrześcijanie posługiwali się tym słowem w odniesieniu do tych Izraelitów i pogan, którzy jako odbiorcy łaski Bożej zostali powołani, by świadczyć o Chrystusie. W Nowym Testamencie Kościół oznacza wiernych pańskich na całym świecie. Należy podkreślić, że słowo eklesja nigdy nie jest użyte w odniesieniu do budynku, w którym odbywało się publiczne nabożeństwo. Równie ważne jest to, że choć pierwsze słowo synagoga oznaczała zgromadzenie ludzi zebranych w szczególnym celu, chrześcijanie woleli używać słowa eklezja. Niemniej oba słowa wskazują, że Kościół nowotestamentowy był historyczną kontynuacją Kościoła starotestamentowego zgromadzenia Izraela. Podstawowym znaczeniem słowa eklezja jest grupa ludzi powołanych z inicjatywy Boga. Jak ten fakt wyjaśnia użycie tego słowa przez Pawła w odniesieniu do trzech różnych rodzajów wspólnoty? Po pierwsze, w odniesieniu do zborów gromadzących się w prywatnych domach, list do Rzymian 16:5, także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Eponeta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Czyli powtórzmy, także zbór,
który jest w ich domu. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział i tam werset 19. Pozdrawiają was zbory azjatyckie. Pozdrawia was w Panu serdecznie Akwila i Pryscyla ze zborem, który jest w ich domu. Czyli pozdrawiają zbory azjatyckie i oraz zbór, który jest w domu. Druga część, po drugie, w odniesieniu do zboru w danym mieście. 1 Korynt, 1 rozdział i werset 2. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na każdym miejscu, ich i naszym. Czyli powtórzmy, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie. Następnie, po trzecie, w odniesieniu do Kościoła na większym obszarze geograficznym. Księga Dziejów Apostolskich, 9 rozdział i tutaj werset 31. Dzieje apostolskie 9:31. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Czyli Kościół Boży cieszył się pokojem w Judei, Galilei i Samarii. Eklezja jest słowem określającym każdą grupę ludzi zebranych w imię wspólnego udziału w zbawczej więzi z Chrystusem. To znaczy, że poszczególne zgromadzenia nie są tylko częścią całego Kościoła, ale też, że każda część reprezentuje całość. Ponadto Kościół jest jeden na całym świecie, choć jednocześnie jest obecny w każdym zgromadzeniu. Pomyśl o swoim zborze, który reprezentuje cały Kościół Boży. Jakie obowiązki nakłada to na ciebie jako członka zboru oraz na cały zbór? Dziękuję bardzo.